się dowcip przypomniał. I zacznę od niego, bo to potem może być już tylko trudniej. Mianowicie taki bardzo ładny dowcip o tym, jak księża przeżywają jubileusze. I na 25-lecie kapłaństwa księża mówią tak: idziemy pod Złotego Tura. Tam jest bardzo sympatycznie. Na 30-lecie mówią: idziemy pod Złotego Tura, tam dobrze gotują. Na 40-lecie kapłaństwa mówią tak: idziemy pod Złotego Tura, bo tam nie ma schodów. A na 50-lecie kapłaństwa mówią tak: idziemy pod Złotego Tura, bośmy tam nigdy nie byli. Ja nie wiem, czy mam mówić pół godziny, bo ludzie wolą dzisiaj słuchać świadków niż nauczycieli. Zobaczymy. Świadectwo. No. Łatwo powiedzieć. W związku z tematem Kościół jutra kazali mi mówić o historii Kościoła. I wskazać takie momenty w historii Kościoła, które mogą nas czegoś nauczyć na temat właśnie Kościoła jako sakramentu jedności. No i to jest oczywiście temat na pół godziny, 20 wieków Kościoła. Szukałem, o czym by mówić, i wpadł mi do głowy taki temat, taki moment w historii Kościoła, o którym z reguły się rzadko mówi. W Polsce chyba w ogóle się o nim nie mówi, więc powiem o tym momencie. I przenosimy się na Wyspy Brytyjskie i jesteśmy na początku wieku VII. Dokładnie, gdy chodzi o daty, 602-604, ale żeby zrozumieć, co się stało w tych dwóch latach, trzeba znowu się troszeczkę cofnąć, bo inaczej nie da się tego zrozumieć. Więc Kościół na Wyspach zaczął się dość wcześnie, do końca nie wiemy nawet w jaki sposób. Mamy takie szczególne świadectwo Tertuliana, pisarza przełomu II-III wieku. Nie został świętym, bo był zbyt radykalny i w którymś momencie trzasnął drzwiami do kościoła, bo kościół mu się przestał podobać jako zbyt mało wymagający. Ale jest takie dzieło Tertuliana, które jest, można by przetłumaczyć tytuł, Wobec Żydów. I on używa argumentu z historii za chrześcijaństwem przeciw judaizmowi. Ja tylko to relacjonuję, żeby nie było, że to pochwalam. I mówi tak: no gdzie jest wasza świątynia? Mówi do Żydów. Gdzie jest wasza świątynia? Gdzie jest wasze państwo? Wszystko zostało zniszczone, a Chrystus doszedł już do Brytanii. Tak? To znaczy, że chrześcijaństwo już doszło tak daleko, jak sięga tylko rzymskie cesarstwo. No i rzeczywiście w nawiązaniu do tego świadectwa Tertuliana można powiedzieć, że znamy kilka biskupstw brytyjskich z III wieku. Londyn jest stolicą biskupią z III wieku. No i to chrześcijaństwo sobie funkcjonowało spokojnie. Na nie nałożył się taki dramat. Na początku wieku V Wyspy Brytyjskie stały się obszarem najazdu w ramach tak zwanej wędrówki ludów. No i spośród ludów germańskich, które najechały Brytanię, najważniejsi byli Anglowie i Sasi, i stąd została nam nazwa Anglia po dzień dzisiejszy. No, Anglowie, którzy byli poganami, zajęli Brytanię, spychając to pierwotne chrześcijaństwo brytyjskie, spychając najdalej na zachód, to znaczy na tereny dzisiejszej Walii. I to, co jest tu ważne i warte zapamiętania, to, że to pierwotne chrześcijaństwo brytyjskie przetrwało właściwie wyłącznie w wielkich klasztorach. I takich klasztorów naliczono na terenie Walii w wieku V, naliczono 12, a człowiekiem, który przewodniczył temu brytyjskiemu pierwotnemu chrześcijaństwu, był święty Dawid, patron Walii, a legenda mówi, że był wnukiem króla Artura. To jest pierwszy, najstarszy nurt chrześcijaństwa na Wyspach Brytyjskich. Jest drugi, który się urodził gdzieś około, znaczy tak, człowiek się urodził około roku 360. Miał na imię Ninian i żył na północy za murem Hadriana, więc powiedzielibyśmy, że na terenach Szkocji, wśród górali.
I tenże Ninian jako młody chłopak został posłany przez rodziców do Rzymu na studia. To bardzo piękne, że rodzice wysłali syna na studia do stolicy wroga. Mur Hadriana, tam się kończyło cesarstwo rzymskie. Ninian mieszkał już za murem z rodzicami, ale jeśli miał być kształcony, nie było go gdzie kształcić, tylko trzeba go było wysłać do Rzymu. I wrócił z tego Rzymu, założył wielki klasztor, który był nazwany też Uniwersytetem Chrześcijaństwa Celtyckiego. Miejscowość nazywa się Whithorn. Tam dzisiaj nic nie ma, oprócz kilku kamieni i ruin, ale jakbyście nie mieli co w wakacje robić, to namawiam na taką wyprawę, żeby zobaczyć, gdzie się narodziło chrześcijaństwo zwane celtyckim. Nie? O tym celtyckim chrześcijaństwie to się bardzo wiele mówi, nic o nim nie wiedząc. Tu niestety wiele zawdzięczamy historiografii angielskiej, która od czasów reformacji to już taki mały kamyk do tematu jedności. Chciała pokazać chrześcijaństwo celtyckie jako nie mające nic wspólnego z Rzymem. Nie? Kościół anglikański urodził się w opozycji do rzymskiego kościoła i do papieża. Król się ogłosił głową kościoła i tak dalej. To wszystko znacie. Tak? No to trzeba było pokazać początki chrześcijaństwa w absolutnym zderzeniu z Rzymem. Nie, to jest czysta ideologia, to nie ma nic wspólnego z historią. Początki tego chrześcijaństwa są rzymskie. Ninian uczył się w Rzymie. Tak? I przywiózł na północ Wysp Brytyjskich, przywiózł rzymski model chrześcijaństwa i taki go zaszczepił właśnie w owym Whithorn. Dość powiedzieć, że w tym Whithorn swoją pierwszą edukację religijną pobierał nie kto inny, tylko święty Patryk, który potem stał się twórcą kościoła irlandzkiego i całej takiej fali, którą nazywamy mnichami iroszkockimi. Czyli Irlandia, Szkocja, ci mnisi byli niesłychanie ważnymi misjonarzami w dziejach kościoła europejskiego. No właściwie cała Europa po wędrówce ludów została schrystianizowana przez nich, przez mnichów iroszkockich. Więc mamy takie dwa nurty chrześcijańskie, czyli to pierwotne brytyjskie chrześcijaństwo świętego Dawida i klasztorów walijskich. Mamy chrześcijaństwo, które nazywamy celtyckim, tak, Niniana i Patryka i następców. Jedno i drugie jest rzymskie w początkach. I na to wszystko w roku 596 mój święty wielki patron Grzegorz Wielki posłał do Brytanii, ogarnięty już przez Anglów, posłał człowieka o imieniu Augustyn. Augustyn zabrał ze sobą mnichów benedyktyńskich z Rzymu i wylądował niedaleko Canterbury, która stała się jego siedzibą. Później tam założył biskupstwo, arcybiskupstwo. No przyjechał człowiek z mandatu papieża. No ale tam już są dwa nurty chrześcijańskie. Rzymskie. Ten też przyjechał z Rzymu. To wydawałoby się, że powinni się ze sobą dogadać. Tymczasem okazało się, że te trzy modele chrześcijaństwa rzymskiego są zupełnie niekompatybilne. To znaczy to, co przetrwało z Rzymu z III, z IV wieku, ma się nijak do tego, co z Rzymu przywiózł Augustyn. No, więc Augustyn oczywiście miał taką ideę, że on te wszystkie nurty połączy, jakby nie było inaczej, to pod swoją władzą, nie? To jest jasne. W końcu jest z mandatu papieża. W roku 602 zaprosił biskupów brytyjskich, pewnie właśnie i tych z Walii, i tych już z nurtu iroszkockiego, zaprosił na taki synod, który się do dzisiaj nazywa synodem pod dębem. No i kiedy przyszli, to przedstawił im różnice, jakie między nimi były, a propos różnorodności Kościoła. Więc wśród tych różnic najważniejsza to była data obchodzenia Wielkanocy. Mianowicie Augustyn, tak jak go nauczono w Rzymie, celebrował Wielkanoc w niedzielę po pierwszej pełni wiosennej księżyca, tak? Czyli jak ktoś chce po hebrajsku po 14 Nisan. Natomiast
te dwa nurty pierwotne rzymskie celebrowały Paschę dokładnie dzień pierwszej pełni księżyca na wiosnę, czyli 14 Nisan. To kiedy była Wielkanoc? Ale nic dziwnego, że oni celebrowali wtedy, ponieważ ta data była przeważająca przed pierwszym Soborem Powszechnym w Nicei w 325 roku. Kościoły celebrowały Paschę i Psalię. Dopiero po Nicei postanowiono, że jednak może w niedzielę po 14 Nisan. To była pierwsza różnica. I to oczywiście, jak oni przyszli, to Augustyn im zaraz powiedział, to nas bardzo różni, a ja bym was chciał zaprosić do czegoś, co nazwał Pax Catholica. To bardzo ładne, że jest taki, ten termin się pojawia w źródłach historycznych przez wieki. Nie tylko unitas, jedność, ale Pax Catholica, czyli pokój powszechny. Nie wystarczy jedność. Potrzebny nam jest pokój. Jakaś postawa o wiele głębsza, o wiele bardziej fundamentalna. Zaprasza ich do owej Pax Catholica, a kiedy ich zaprasza, to zaczyna od tego, że im wymienia różnice. No więc pierwsza właśnie, ja mam przed sobą źródło, które jedyne o tym opowiada, to jest czcigodnego Bedy Historia Kościelna Ludu Anglów. Bardzo piękne źródło historyczne. Do Bedy mam słabość osobistą, bo był historykiem i kochał Pismo Święte. I skończył jako mnich. Wszystko mi się to bardzo podoba. Może kiedyś Pan Bóg pozwoli. To jest jedna z różnic, ale były jeszcze inne. Na przykład były jakieś różnice, nie wiemy jakie, w celebracji chrztu. Nie wiemy jakie, bo tylko Beda nam napisał, że o to miał Augustyn największe chyba pretensje, że te dwa nurty chrześcijańskie inaczej celebrują chrzest i to mu się bardzo nie podobało. Były też różnice znacznie drobniejsze, na przykład w kształcie tonzury. To dla Państwa pewnie niewiele znaczy, natomiast we wczesnym średniowieczu i długo jeszcze później duchownego się poznawało po tonzurze. Żaden duchowny nie chodził w czymś takim jak my teraz. Nawet biskup Semko chodzi uczciwie w koloradce. W starożytności by się nie zdarzyło przecież, nie? Teraz się zawsze zdarza. Ale teraz dla innych powodów. Więc księdza się poznawało po tonzurze i po tym, że nie miał przy sobie broni. Księdzu nie wolno było nosić miecza, sztyletu, żadnych takich rzeczy, nie? No więc na Wyspach Brytyjskich oni kochali tonzurę, którą nazwali tonzurą świętego Pawła. I ona wyglądała trochę tak, jak ojciec Krzysztof wygląda. To znaczy wycinano całe włosy tutaj na czole i na przodzie, także zostawały tylko włosy z tyłu. Natomiast Rzymianie nosili tonzurę, którą nazwano tonzurą świętego Piotra. To znaczy wycinano włosy na czubku głowy i zostawał taki wieniec z włosów dookoła. No jest to bardzo poważna różnica. Zbyszek się zbliża do tego ideału, tak? Więc bardzo poważna różnica we wierze, czy należy wyciąć też włosy na czole, czy nie. Znaczy, ja myślę, że Państwo rozumiecie, że dokąd jest wszystko dobrze, to takie różnice nikomu nie przeszkadzają. One są właśnie przeżywane jako różnorodność. Wszystko pięknie. Możecie mieć taką, my możemy mieć taką. Wy możecie obchodzić Wielkanoc wtedy, a my wtedy. Ale tam doszło do takiego przesilenia, bo to pytanie, które się pojawia, to jest pytanie, no ale kto tu rządzi? Znaczy, jak są trzy różne nurty kościoła, któryś musi być pierwszy, dwa muszą się podporządkować. I wtedy te różnice zaczynają mocno przeszkadzać. To pewnie lepiej byłoby widać, ale już na to nie będzie czasu. Ale pierwsze 1000 lat Kościół wschodni i zachodni żyły w absolutnej harmonii. Tam się zdarzały schizmy, bo się biskupi pokłócili, nie? Natomiast kościoły żyły w harmonii. Tych różnic między nimi było ogromnie dużo. Ci mówili po grecku, ci mówili po łacinie. Ci na przykład mieli ikony, ci nic nie rozumieli z kultu obrazów, za to mieli relikwie.
tamci w ogóle nie wiedzieli, co to są relikwie. Nie? Ci mieli chleb niekwaszony, tamci mieli chleb kwaszony. Mnie uczono jeszcze na teologii, że sprawowanie Eucharystii na niekwaszonym chlebie jest niegodziwe. Tego mnie uczono lat temu 40. Nie? Przez pierwsze 1000 lat Kościołowi by do głowy nie przyszło. Dokąd się nie zaczęli poważnie kłócić, bo jak się zaczęli poważnie kłócić, to już wtedy tak. No, kwas wiadomo, symbol zepsucia. No to ci wschodniacy to odprawiają zepsutą Eucharystię. Nie? No to wschodniacy mówili, a wy to odprawiacie Eucharystię z Żydami, bo na niekwaszonym chlebie. Nie? No i już wystarczy. Nie? Więc jak ci odprawili na niegodziwym chlebie, to ci myli ołtarze, bo zostały zbezczeszczone. Więc dokąd jest zgoda, różnice nie przeszkadzają. Jak się zaczynamy kłócić, to się kłócimy o wszystko. Wszystko nam przeszkadza. I tak było wtedy na Wyspach Brytyjskich. Wszystko przeszkadzało. W tym 602 roku spór się zakończył tak, że nie. Wszyscy bronili swoich tradycji, więc Augustyn powiedział, to klasyczna zabawa jest. Mówi, musi Pan Bóg rozstrzygnąć. Przyprowadźcie jakiegoś chorego. I przyprowadzono człowieka niewidomego. Dobry wybór. Augustyn się pomodlił tak. Panie Boże, niech przez przywrócenie wzroku temu jednemu ci też odzyskają wzrok. Jak się pomodlił, tak się stało. Człowiek przejrzał na oczy. Trochę tych mnich, tych biskupów brytyjskich to ruszyło i mówią, właściwie to byśmy się z tobą zgodzili, ale nie wiemy, co powiedzą na ten temat nasze kościoły. To my pójdziemy do swoich wiernych, porozmawiamy z nimi i spotkamy się znowu. I umówili się na spotkanie za 2 lata. 604. I to jest taki fragment, który chcę wam przytoczyć, bo to jest przepiękne. Mianowicie się już wybierają na ten synod ponownie pod dębem. Postanowili zapytać pustelnika, jak się mają zachować. To jest jeszcze jedna różnica między tymi nurtami chrześcijaństwa. Mianowicie Augustyn przyjechał z Rzymu, gdzie już chrześcijaństwo było bardzo jasno ustrukturyzowane. Kto rządzi? Biskup rządzi. Potem są dziekani, potem wszyscy inni, nie? Ale struktura jest diecezja, biskup, nie? To jest władza, prawo. Chrześcijaństwo i walijskie, i roszkockie nic z tego nie rozumiało, bo ono było właśnie zbudowane na klasztorach, na wielkich klasztorach. Po 3-4 tysiące mnichów. I tam kimś, kto miał władzę, to był opat. Nie? Punktem odniesienia był mnich. Patryk wyświęcił w swoim życiu ponad 100 biskupów dla Irlandii. Po co? No przecież nie po to, żeby rządzili. Bo do rządów nie potrzeba ich było tyle. Co to tam był ten kościół irlandzki? No. Natomiast potrzeba było, żeby święcili kościoły, żeby święcili księży, żeby święcili dzwony. Nie? Biskup ma swoją funkcję sakramentalną, ale żadnej władzy w tamtym czasie. Żadnej władzy. Model jest taki, chcesz wiedzieć, co masz zrobić? Idź się zapytaj eremity. Mnicha zapytaj. Nie? Do Szemenewicz. Niech ci powiedzą. Charyzmatyk. Co on wie? Nie? Co podpowiada? Biskupi. 7 biskupów się wybiera na synod z arcybiskupem w Canterbury i się pytają mnicha, jak się mają zachować. I słuchajcie. Si homo Dei est, sequi mini illum. Mówi im ten mnich, jak ten Augustyn jest człowiekiem Boga, to idźcie za nim. No co byście zapytali? No a po czym to poznać, nie? Jasne, a po czym to poznać, że on jest człowiekiem Boga? No to on im odpowiada, że człowiek Boga to jest ten, kto nosi na sobie jarzmo Chrystusa i innych uczy nosić to jarzmo. Czyli w ten sposób sprawuje władzę, że sam się poddaje Chrystusowi
i drugich uczy poddania się Chrystusowi, a nie sobie. Oczywiście, żeby tak było, to musi być mitis et humilis corde. Musi być łagodny i pokornego serca. Jeśli będzie taki, to idźcie za nim. Poddajcie się mu. Co byście się zapytali? A po czym to poznać? I mnich im dał taką radę. Nie spieszcie się. Niech Augustyn na ten synod przyjdzie przed wami. Niech tam przyjdzie ze swoimi ludźmi. Żebyście przyszli po nim. Jeśli wstanie, żeby was przywitać, to będziecie wiedzieć, że jest łagodny i pokornego serca. Zwłaszcza, że ich przychodziło 7, a on był 1. Więc wypadałoby, żeby wstał i żeby ich przywitał. Jeśli wstanie i was przywita, znaczy, że jest pokornego serca. Znaczy, że we władzy chodzi mu o Chrystusa, a nie o siebie. Wtedy idźcie za nim. Tak zrobili. Nie wstał. No, nie ma śmiechu, nie wstał. A oni pomyśleli wtedy tak. Jeśli nie wstał na nasz widok, kiedy jeszcze nie byliśmy mu poddani, to jeśli się mu poddamy, już nigdy nas nie uszanuje. Trzeba było czekać następnych 60 lat, żeby się te kościoły na Wyspach Brytyjskich dogadały ze sobą. A wszystko, co zniszczyło możliwość porozumienia 60 lat wcześniej, to nie były żadne różnice. Tylko niestety trzeba święty Augustynie, pycha arcybiskupa rozwaliła wtedy kościół. Nie? Takie są losy tego synodu pod dębem. Myślałem, dlaczego w ogóle ta historia mi się przypomniała. Bo w wielu tekstach średniowiecznych znajdziecie, w średniowiecznych tekstach znajdziecie, że nic tak nie rozbija kościół jak pycha. Nie różnice. Nie różnice. Taki tekst, który mi też padł w ręce, jak się trochę przygotowywałem na to spotkanie z wami, to tekst Stanisława ze Skarbimierza. Jeden z lepszych teologów polskich i krakowskich XV wieku. W roku 1409 miał na synodzie w Kaliszu dwa kazania do kleru i ludu. Moment był bardzo szczególny, bo kościół był wtedy rozleciany w formie tak zwanej Wielkiej Schizmy Zachodniej. Zachodniej. Wszyscy wiedzieli, że jest podział na wschód i zachód, więc że dalej funkcjonuje schizma wschodnia, ale była też wielka schizma zachodnia, to znaczy kościół na zachodzie się podzielił najpierw na dwie, a potem na trzy obediencje. Mieliśmy papieża w Rzymie i drugiego w Awinionie, a potem trzeciego jeszcze w Pizie. I wszystkie kościoły miały zagwozdkę, którego trzeba słuchać. Kościół w Polsce też miał taką zagwozdkę i zebrał się na synodzie w Kaliszu, żeby o tym rozmawiać. Tak a propos, bo niektórzy myślą, że ta synodalność to jest coś takiego bardzo nowego w Kościele, nie? Więc ciekawe, że jak Kościół myślał, kogo słuchać, to zwoływał synod. A żeby was zdobić, to wam powiem, że prawo kościelne w średniowieczu stanowiło, że biskup ma obowiązek zwołać synod 2 razy w roku. 2 razy w roku. Więc jak chodzi o synodalność, to my jesteśmy za tym podobno monarchicznym, scentralizowanym kościołem średniowiecznym daleko, daleko w tyle. Nie? Jak ja bym zwołał 2 razy synod w roku, to ksiądz Wiesław by mnie zaszczerił. Bo miałby dużo pracy. Nie? Po prostu. I na tym synodzie Stanisław ze Skarbimierza zastanawiał się, co niszczy w kościele pokój. I odpowiadał, pokój w kościele niszczy pycha. Pycha. I wyciągał to z
Z listu do Rzymian, 12 rozdział, 16 werset. Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, nie wynosząc się, lecz współodczuwając z pokornymi. Ten, kto się wynosi, ten wprowadza podziały. I każdy, kto jest pyszałkiem, upadnie tak jak szatan, bo pierwszym pyszałkiem jest szatan. Jedności, to są teraz cytaty ze Stanisława, nie przywrócą Kościołowi, którzy szukają godności i władzy. Wywyższony ku pysze i podniesiony ku chełpliwości nie dba, by być pożytecznym. Myśli, że jest lepszy, bo jest przełożony. Bardzo mocne. Myśli, że jest lepszy, bo jest przełożony. A to, co sprawia, że jesteś lepszy, to tak naprawdę cnota. Jaka? Pokora. Masz pokory, budujesz jedność Kościoła. Od synodu Augustyna pod dębem minęło 800 lat i rozpoznanie jest takie samo. I zakończę takim wydarzeniem, które może kiedyś będzie uznane za historyczne. Widzę tu kilka osób, które brało w nim udział, więc może się kiedyś ucieszą pośmiertnie, jak historycy Kościoła o nich napiszą. Mianowicie mam na myśli takie spotkanie, które się odbyło w Krakowie dawno, dawno temu, na tyle dawno, że ja tam jeszcze byłem biskupem pomocniczym i miało nazwę Całą Ewangelię, całe ciało, całemu światu. I drugiego dnia tam się odbywał panel poświęcony jedności między kościołami, bo wtedy tematem było całe ciało. W tym panelu występowali bardzo piękni ludzie, na przykład świętej pamięci ksiądz Peter Hocken, pastor Ulf Ekman, wtedy jeszcze był jednym z najważniejszych pastorów wolnych kościołów, bardzo mocnych ewangelizacyjnie. Pół roku później przeszedł do kościoła katolickiego, ale wtedy Ulf był jednym z najważniejszych liderów wolnych kościołów. I jeszcze kilka osób brało udział w tym panelu, a ja miałem wielką frajdę ten panel prowadzić. I po tym, jak przez półtorej godziny rozmawialiśmy o wszystkich możliwych różnicach, ja zadałem ostatnie pytanie i ono brzmiało tak. Czego powinniśmy się wyzbyć, aby stanowić jedno? I pierwszy zabrał głos Ulf Ekman. Powiedział, myślę, że strachu i pychy. I po nim zabrał głos ksiądz Peter Hocken i powiedział, ja się z tym zgadzam. Potem zabrał głos Bruce Kluet, który powiedział, chciałbym udzielić tej samej odpowiedzi. I na końcu zabrał głos ksiądz Łukasz Kamykowski i powiedział tak, ostatecznie można jeszcze dodać parę występków z katalogu grzechów, jak chciwość czy lenistwo. U góry listy jest jednak strach i pycha. Więc wszyscy paneliści powiedzieli, że tym, co najbardziej przeszkadza w jedności, jest pycha. Co wszystkim dedykuję. I nie powiem w tym miejscu amen. Dziękuję bardzo.